Witam w prezentacji i montażu piątego numeru DeLoreana z powrotu do przyszłości od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy lewe przednie zawieszenie, wahacz, zwrotnicę lewą, tarczę hamulcową, łącznik dolny, amortyzator, sprężynę dużą, małą, blokadę pozycji koła, zacisk hamulcowy i śrubki.
tym numerze otrzymaliśmy i zmontowaliśmy lewe przednie zawieszenie. Po montażu części z 5 numerów mamy zmontowane tylny zderzak z tablicą i światłami, lewy przedni błotnik, lewe przednie zawieszenie, koło i Mr. Passion. Numer 5. Na drugiej i trzeciej stronie mamy logo kolekcji, spis treści, zdjęcie modelu z tyłu, informacje od wydawcy, zdjęcie modelu z boku i spisy części. Mamy instrukcję montażu lewego zawieszenia, wielkie wejście. DeLorean był bardzo ważną częścią filmu, mówi Robert Zemeckis, ponieważ dzięki niemu nasz bohater wyrusza wielką przygodę. Nie zastanawiałem się, czy samochód powinien mieć mocne wejście, wydawało mi się to oczywiste, że tak właśnie będzie. Przystępując do kręcenia filmu, Zemeckis znał na pamięć setki filmów i doskonale wiedział, jak budować napięcie. Pierwszy widok DeLoreana wyłaniającego się z tyłu ciężarówki Doca Browna, spowitego w chmurach pary z zapalonymi czerwonymi światłami, to esencja wielkiego wejścia. Wedle najlepszych wzorców Hollywood, a potem napięcie rośnie jeszcze bardziej, z każdą chwilą, gdy odkrywamy, co ta niesamowita maszyna potrafi. Zderzenie ze stodołą. Hamulce wydają się nie działać zbyt pewnie, gdy Marty rozbija DeLoreana w stodole Papej Boyego w 1955 roku. To jednak nie ich wina. Pojazd był przecież w trakcie eskapady w czasie. Oszołomiony Marty wyłania się z rozbitego auta, ubrany w ochronny kombinezon. Nic dziwnego, że młody Sherman Pitbull bierze go za kosmitę. Mamy pokazane lewe przednie zawieszenie po montażu i zdjęcie modelu. Mama Martiego. Jedną z kilku drugoplanowych, ale zapadających pamięć reakcji w Powrocie do przyszłości była postać Lorraine Baines, matki Martiego. Oczarowanie. Crispin Glover jako George i Lea Thompson jako Lorraine w długo wyczekiwanym przez widzów pocałunku. Zagrać to niewiniątko było naprawdę bardzo trudno. Lea Thompson o postaci Lorraine. Debiut. Po występach w reklamach telewizyjnych i grze wideo Murder Onion, młoda aspirująca aktorka Len Thompson zadebiutowała w filmie Szczęki 3D w 1983 roku. Niebawem doczekała się angaży w bardziej znaczących filmach z udziałem uznanych gwiazd. Czerwony świt, 1984. Apokaliptyczna wizja sowieckiej inwazji na USA wedle scenariusza i w reżyserii Johna Miliusa. Najeźdźcy zostają pokonani przez młodych dziennych bojowników walczących, wśród nich Thompson jako Erika Mason. Odjazdowe wakacje, 1984. Komedia o dojrzewaniu, w którym Thompson gra Anitę, dziewczynę Billa, granego przez Erika Stolca. W filmie wystąpił również Chris Penn, Rick Moranis i Rady Quaddy. Kondensator strumieniowy. Miałem objawienie, obraz w mojej głowie. Doc Brown. Genialny pomysł. Mamy zdjęcie oryginalnego szkicu kondensatora strumienia narysowanego przez doktora Browna, gdy doszedł do siebie po utracie przytomności. Ciekawostki. Wczesny projekt. We wcześniejszym scenariuszu kondensator strumienia nosił nazwę TFC, Temporal Field Capital. W nim również mechanizm podlegał różnym modyfikacjom. Gadżety. Kondensator strumienia stał się z czasem modnym gadżetem, nawet dziś pojawia się na tarczach zegarków, t-shirtach, pudełkach na DVD czy ładowarkach do telefonów ze złączem USB. Graj głośno. Kondensator strumieniowy po angielsku to Flux Capital. Tak nazywali swój zespół Pensywals Rockmeni. Utwór o takim tytule nagrał jazzowy pianista Aaron Dear. Rok 3000. W 2002 roku brytyjski zespół popowy Busted wydał single zatytułowany Year 3000 z teledyskiem o wehikule czasu z kondensatorem strumienia, jak ten z filmu, który widziałem. Mamy informację, co w następnym numerze, czyli prawe zawieszenie. Na ostatniej stronie mamy logo kolekcji. Osoby posiadające prenumeratę z trzecią przesyłką zawierającą 5 i 6 numer
otrzymały podkładkę pod mysz. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.